Witajcie w Holokronie. Dzisiaj pogadamy sobie o technologii jetpacków. Jak wyglądało ich użycie, jak konkretnie działały i kto ich używał. Materiał dotyczyć będzie Kanonu oraz legend. Zapraszam. Kanon. Plecaki odrzutowe, znane również jako jetpacki, były osobistymi urządzeniami do transportu powietrznego, które umożliwiały operatorowi latanie w powietrzu z dużą mobilnością. Mandaloriańska zbroja była wyposażona w plecaki odrzutowe i była używana przez niektórych żołnierzy klonów z Wielkiej Armii Republiki podczas wojen klonów. Wiele sił zbrojnych zatrudniało żołnierzy wyposażonych w plecaki odrzutowe w różnych wariantach, takich jak klon z plecakiem odrzutowym, tzw. skoczek Imperium Galaktycznego, żołnierz odrzutowy Najwyższego Porządku, czy żołnierz sitów Zakonu Wiecznych Sitów. Plecaki odrzutowe były zwykle noszone na plecach i kontrolowane przez urządzenie montowane na nadgarstku. Z tego powodu plecak odrzutowy był technicznie obsługiwany przez użytkownika, nawet gdy ten go nie nosił. Aby opanować obsługę plecaka odrzutowego wymagane było szkolenie, a nie doświadczenie. Czeni lotnicy nie byli w stanie prawidłowo kontrolować urządzenia. Plecaki odrzutowe mogły być używane w trybie rakietowym, który rozwijał wtedy duże prędkości, co czynił je trudniejszym celem dla systemów przeciwlotniczych, ale i zmniejszał mobilność. Najczęściej spotykany model jetpacków to JT-12 oraz Z-6. Ten drugi zawierał pocisk, który mógł wystrzelić z góry plecaka odrzutowego. Wariant ten był używany przez różne jednostki żołnierzy klonów. Mandaloriańska tradycja identyfikowała plecak odrzutowy jako sztukę w schodzącego Feniksa. Mandaloriańskie frakcje, takie jak Straż Śmierci, używały plecaków odrzutowych przy okazji większości misji. Z kolei imperialni Skoczkowie używali plecaków do egzekwowania imperialnych rządów i walczyli w galaktycznej wojnie domowej, podczas gdy Najwyższy Porządek rozmieścił podobnych żołnierzy odrzutowych we własnej kampanii, mającej na celu podbój galaktyki. Rebelia oraz później Ruch Oporu również używali tej technologii. Legendy. W legendach plecak odrzutowy działał na zasadzie wlotu, który wciągał otaczającą atmosferę do komory zapłonowej. Układy miniaturowych turbin łączyły następnie niewielkie ilości paliwa, aby wytworzyć wybuch, czy też ładunek ciągu do podnoszenia i manewrowania. Ciąg wytwarzany przez ten pojedynczy wybuch był następnie regulowany przez szereg wewnętrznych regulatorów, które rozkładały energię na kilka sekund. W związku z tym, podczas gdy większość plecaków odrzutowych miała określoną liczbę ustawionych ładunków i minimalny czas. Ochładzania, który różnił się w poszczególnych modelach, kontrolowane uwalnianie tych ładunków przez wewnętrzny regulator sprawiało wrażenie ciągłej pracy i lotu. Standardowe plecaki odrzutowe były zwykle noszone na plecach i sterowane za pomocą nadgarstków i ręcznych elementów sterujących, które regulowały kąt i nachylenie łopatek wlotowych i wylotowych. Chociaż plecaki odrzutowe były zdolne do transportu, miały szereg ograniczeń, z których najbardziej zauważalne było to, że do działania wymagały atmosfery zerowe, niskie, lub wysokie ciśnienie atmosferyczne powodowało liczne trudności w działaniu. Co więcej, nawet w idealnych warunkach lotu, turbiny były podatne na zanieczyszczenia, kurz i inne czynniki. W przypadku uszkodzenia lub zatkania mechanizmu wlotowego, niewystarczające ciśnienie wlotowe spowodowałoby nagłą utratę wysokości. Plecaki odrzutowe były zwykle wolniejsze niż plecaki rakietowe, chociaż w rezultacie były lżejsze i cichsze w działaniu. Plecaki odrzutowe były również zwykle mniej niebezpieczne w walce niż plecaki rakietowe, ponieważ ponieważ zawierały znacznie mniej paliwa wybuchowego, chociaż nadal podlegały eksplozji. Często to pakiety repulsorowe stanowiły bezpieczniejszą alternatywę zarówno dla plecaków odrzutowych, jak i plecaków rakietowych, chociaż te urządzenia miały swoje własne ograniczenia. Niektóre warianty plecaków odrzutowych miały przymocowane skrzydła do stabilizacji. Hydraulika przesuwała te skrzydła ze złożonego do rozłożonego. Komandosi klonów i druga kompania powietrzno-desantowa podczas wojen klonów używała tego wariantu do wprowadzania żołnierzy do atmosfery. Férias. Skoro wspomniałem o plecakach rakietowych, to wypadałoby również coś o nich powiedzieć. W przeciwieństwie do plecaków odrzutowych, rakietowe były samodzielnymi jednostkami, które zapewniały natychmiastowy ukierunkowany ciąg z regulowanej mieszanki palnych chemikaliów. W związku z tym pakiety rakietowe były w stanie działać w atmosferach zerowych, niskich lub wysokich, ponieważ zawierały wewnętrznie wszystkie niezbędne elementy ciągu. Plecaki rakietowe zapewniały w rezultacie lepszą zdolność lotu w każdym środowisku. Chociaż szybsze niż odrzutowe plecaki. Rakietowe Rakietowe były często cięższe i głośniejsze w działaniu. Ponadto brakowało im wytrzymałości, jaką miały plecaki odrzutowe, jeżeli chodzi o odległość i zasięg. Ze względu na ograniczenia dotyczące rozmiaru i wagi paliwa stosowanego w tym wariancie, urządzenia te szybko się wypalały, co ograniczało całkowity czas lotu. Były również znacznie niebezpieczniejsze, wykorzystywały duże ilości wysoce łatwopalnych elementów, co stwarzało poważne ryzyko wybuchu, gdyby pakiet został rozerwany lub uszkodzony w inny sposób. Plecaki rakietowe były najczęściej znane z tego, że były używane przez Rocket Jumper Elite Advance Unit, która używała osobistego zestawu rakietowego ZIM System Rocket. Inny typ plecaka rakietowego był używany przez rakietowe droidy bojowe podczas wojen klonów. To wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam za oglądanie. Zajrzyjcie koniecznie do oficjalnego sklepu Holokronu. Dajcie znać również o czym chcecie kolejne odcinki. Łapka w górę mile widziana, uszanowanie dla patronów serii i niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.